Życie, życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to jest samograj! Turbo Ryje Jarzyapy, jesteście w miejscu, w którym... Cześć, witam, Krzysztof Stanowski. Cześć Krzysiek, Jacek Granicki z tej strony, przeszkadzam ci? A jak ja nie czytam scenariusza, to zetu przeczytam. Ale sytuacja jest dość napięta, może kiedyś się wyjaśni. Jarek Jakimowicz kosztował mnie 100 zł. No przecież to wszystko za pieniądze z PiSu. I będę pracował normalnie, na rano do roboty będę chodził wcześniej niż kurwa ty. Ludzie, weźcie ją! A tam stoi Trzaskowski, który nie chciał przyjść do nas. Jak nikt nie widzi, to on mnie dotyka pod stołem. Zobacz, tutaj mam. No najlepsze jest to, Mateusz, że ja przez 3 tygodnie miałem świadomości, że co pomyślałem. My ludzie z korporacji mamy swoje karty. Mateusz ma materiały swojemu, nie chcę wam pokazać, bo są zbyt ostre. Poinformowani przez konsjerża, tak właśnie wtedy nowela nadjeżdża. Ale koniec odcinka jest tylko po to, żeby zaczął się następny, na który już teraz was zapraszam. Słuchaj. Powiem tegoś dyplomatycznie. W kanale był ostatnio ambasador i zostańmy przy dyplomacji, po prostu będziemy mówić o ambasadorach Tedy Novelli. Są nimi, uważaj Mateusz. Będę ci mówił prosto z głowy, nie przecinaj. Dawid Rybicki, Rafał Dobry Wariat Kubacki, Izabela Grudzień, Tomasz Mirgos, Adam Merk, Karol Król, ważna postać, no bo król. Łukasz... Kurwa, nic się nie nauczę. Łukasz... Jarzbryk. Jarząbryk. Łukasz Jarząbryk. Grzegorz Laga. I Bartek Kuligowski, wspaniali ambasadorowie. U nas nic nie jest udawane, zobacz, dlatego wszystko odbija się w moje kule. Teraz widzisz? Te kartki już zżółkły. Tak długo te stanowiska są piastowane przez te wspaniałe osoby, które dobrowolnie zechciały być naszymi ambasadorami. To mi się podoba. Jeżeli też chcesz być ambasadorem, na dole link do Patronite'a. My zaczynamy odcinek z kanału Zero. Mordy, mamy nagrane i to nie jest tak jak wiecie u youtuberów, żeby nie było, że wiecie u youtuberów to jak się rozmowa nie nagrywa, to jest nieważne, nie? Po prostu w momencie, kiedy pierwszy raz gadałem z Krzyśkiem Stanowskim, siedział obok strojak i nagrał mnie, kiedy do niego dzwonię. Czy tam odzwaniałem, nie? Tak. Więc mamy moją historię w kanale Zero od pierwszej rozmowy z Krzysztofem Stanowskim. Oczywiście nie puścimy wam całej, bo nie jesteśmy tacy. Nic tam nie było kompromitującego i w ogóle nic takiego nie miało miejsca. Ale jeżeli chcecie kompromitujących kompromatów i teorii spiskowych, zapraszam do oglądania tego odcinka, bo tutaj nie jedna zostanie wyjęta na światło dzienne. Ten program nazywa się Tedy Novella, jest najlepszą Tedy Novellą w internecie, no bo jest kurwa jedyną Tedy Novellą, mordo. A już niedługo, mogę przyspoilerować, już niedługo zmiany u nas na kanale, nowe treści, nowy content, będziecie zadowoleni, mam nadzieję, że spełnimy wasze oczekiwania, sprostamy waszym wymaganiom, ponieważ jesteśmy tutaj dla was, a wy jesteście tam dla nas. I te kartki są takie pożółkłe, rozumiesz, bo one tu wiszą od pierwszej nominacji ambasadorskiej i będą one jak flagi przed ambasadą. Tylko nie tą ambasadą, nie myl mi ambasad, bo nie jest ta ambasada. Nie mam nic wspólnego z tamtym ambasadorstwem. Sobie powiewali i powiewać będą, bo to są nasze flagi, nasi ludzie. Nie nagrywaj jak wchodzę, bo to było w połowie, nie? Jedziemy z tym! Muszę zachować tajemnicę handlową, więc nie mogę wam powiedzieć, do kogo teraz będę odzwaniał. Ale sytuacja jest dość napięta. Może kiedyś się wyjaśni. Nagrywamy to, jakby nam się ta wiedza mogła przydać do czegoś potem, albo możemy ją wykorzystać. Po prostu, a chuj, albo nie będę wam mówił. Uwaga, otwieram wiadomość. Chciałbym przegadać z tobą jeden potencjalny temat. No to zobaczymy, jaki to jest temat. Halo? Dzień dobry. Mówi Jacek. Cześć. Cześć, Krzysiek. Cześć. Cześć, witam, Krzysztof Stanowski. Cześć Krzysiek, Jacek Granicki z tej strony, przeszkadzam ci? Nie przeszkadzasz, czekałem aż odzwonisz. O, przepraszam, ale nie odzwoniłem, bo gdyż byłem pochłonięty pracami Sejmu, rozumiesz jak jest. Jasne. Ale nie jesteś marszałkiem jeszcze? Jeszcze nie, ale wiesz, no droga do marszałka prowadzi przez TVN, to już mam trochę odhaczone. No tak, to na dobrej drodze jesteś. Słuchaj, czy dałbyś radę jakoś się spotkać, bo mam pewną ideę, którą chciałem z tobą przegadać. Jasne, Krzyśku. W otoczeniu moich kumpli. Jasne, tylko w tym tygodniu, jeżeli to miałoby nastąpić, albo po 5 stycznia. No to właśnie ja mam podobnie, bo ja w piątek wylatuję, wracam 7 stycznia, więc no. Moglibyśmy jutro lub pojutrze się spotkać, albo dobra. Na początku stycznia. No to zróbmy to po prostu od razu, będzie lepiej.
Jak mogliście poznać po głosie, był to Krzysztof Stanowski. Ale teraz mogę wam powiedzieć, że prawdopodobnie chodzi o kanał Zero. Ale ciekawa wiadomość jest taka, że taką samą wiadomość dostałem od, można powiedzieć, konkurencji kanału Zero, czyli kanału sportowego, czyli od Mateusza Borka, ale do niego jeszcze nie oddzwoniłem. Jak myślicie, czy dobrze zrobiłem, czy nie? Oddzwonisz, czy nie? Najpierw się spotkamy ze Stanowskim, a potem oddzwonię do Borka, ewentualnie no co to zwariować. Bez nazwisk oczywiście i bez czytając drukowarki, się wszystko wypikuje. No ale jak myślicie? Obstawiajcie w komentarzach, jaką propozycję ma dla mnie Krzysiek Stanowski? A, czy chciałby, żebym współtworzył z nim kanał Zero wśród innych zer? No to akurat byłoby fajne. Czy może chciałby ze mną zrobić specjalnego wysłannika do Miami, żebym razem z nim tropił Karolin Derpiński? Czy może po prostu szykuje jakiś materiał jak Pandora Gate i jestem zamieszany w to i chciałby poznać moje stanowisko? Ja obstawiam tą pierwszą możliwość, ale to się okaże. Zobaczymy, czy kiedyś w ogóle użyjemy tego w Tetenowej, ale zawsze mamy to nagrane. A teraz udamy się po odbiór samochodu. Powiem wam tak, warto mieć dużo samochodów, w którym się nie jeździ, bo potem człowiek odkrywa je i czuje się, jakbym miał nowy samochód. Ja na przykład za chwilę odbieram moją G-klasę, którą nie jeździłem od lutego. To jest wspaniała rzecz. Zapraszam was na wycieczkę. Słuchajcie, to jest właśnie ten wspaniały komfort, kiedy masz w garażu samochód i nie wiesz, że go masz i nagle go odkrywasz, mówisz: mam nowy samochód, odebrałem z naprawy mój samochód Gelandewagen, który od lutego sobie stał w garażu i czekał spokojnie. Przyjechał tutaj i moi przyjaciele naprawili go dla mnie specjalnie. Mateusz ze mną przyjechał, że mógł go sobie odebrać. I teraz będziemy radośnie wracać w korku 2 godziny do domu, ponieważ chłopaki mówią, że 40 minut się stoi do bramy, jak jest dobrze. Gdzie ty będziesz nim jeździł? Szczerze? Nigdzie nie będę jeździł. No właśnie. Na sport pojadę albo do studia czasami. Mordę, jestem eko, ja żyję eko, ale po prostu przywiązany jestem. Rozumiesz? Klipsy nagramy jakieś może o... Jestem dziwny man i nie zmienisz nigdy. Fity, love, kolorowe fity, To co? Będę jechał za tobą, czy ty przede mną, jak wolisz? Ja będę jechał za tobą. Dobra. Cześć Mateusz, to miło, kiedy filmujesz mnie, czuję się od razu gwiazdą. A dziś czuję się gwiazdą bardzo. A wiesz dlaczego? Dlatego, że dziś, moi mili, idziemy na sesję fotograficzną. Ci, którzy znają moje dokonania, wiedzą, jak bardzo nienawidzę robienia zdjęć, ale piękny Rolls Royce, takiego będę miał kiedyś. To akurat jest... Ghost, bieda. Ale będę go miał dlatego, że idziemy na sesję fotograficzną, która jest związana z tym, że moi mili, uwaga, postanowiłem wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wziąć się za uczciwą robotę. Po prostu poszedłem do pracy. Ja myślę, że byś kandydował na prezydenta. Jeszcze nie, ale po prostu dostałem ofertę pracy i ją przyjąłem. I będę pracował normalnie, na rano do roboty będę chodził wcześniej niż kurwa ty. I ty też. A czasami później wieczorem niż już spać, a ja do roboty. No jak wujek samo zło. No jak wujek samo zło, tylko że kurwa ja będę miał Rolls Royce, a wujek samo zło nie ma prawa jazdy. To jest ta różnica mała, ale jednak znaczna. Poczekaj, czarna furtka, dobra, poczekajcie. Wejście w czarnej bramce po lewej stronie, która otwiera concierge. O, tam to... stoi concierge. No to jesteśmy bliżej Rolls Royce, tak? Jak concierge otwiera? Ja myślałem, że konsjerz będzie we fraku. Prosto i prawo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ostatnie. Dzień dobry. Dzięki. Poinformowani przez konsjerza, tak właśnie wtedy nowela nadjeżdża. Nie wiem, jak nie będzie, ale... Dobra, zapuść teraz tak. Tak. Mów jak, bo ja nie wiem. No tak jak przed chwilą miałeś, o. Muszę państwu też przyznać, ja również, to mnie niepokoi. Też jesteś podniecony. Wszyscy są podekscytowani, to jest niesamowite. To jest ten moment, kiedy coś nowego może rzeczywiście zrobić i pomyśleć o YouTubie już w taki sposób zawodowy. Dokładnie tak. To jest ten moment, tak. Tak? No. A Krzysztof ma w sobie jeszcze taką energię, no, która jest rzadka bardzo. Tak. Powiedziałem mu, że czuję, że może nawet zrobić coś poważnego. Dokładnie. I przełomowego. Dokładnie. Jestem podekscytowany naprawdę. Dokładnie, bardzo sam. No i to mi się podoba, panie. Tak, Mateusz, byłem właśnie zrobić sobie zdjęcia, fotografie do materiałów prasowych, ponieważ tak jak... A zresztą nie mogę jeszcze tego powiedzieć. Czy powiedziałem to już? Powiedziałem co? No, gdzie bym pracował? No, jak to wyjdzie, to oni już to wiedzą. A, no to jak wyjdzie, pracuję... To nie jest live, mordo, to nie jest Republika. Ja myślałem, że life is life. Pracuję dla Krzysztofa Stanowskiego i kanału Zero.
Robię to z pełną świadomością, odpowiedzialnością i robię to dla siebie oczywiście i dla was, żeby umilić nam wszystkim czas między jednym kawałkiem a drugim, moim oczywiście. Będę z tej okazji na 7 rano jeździł czasami, a czasami na wieczór. Atmosfera już jest wspaniała, a jeszcze nie zaczęliśmy pracować. Jak widzieliście, na sesji był pan Tomasz Raczek. Kto nie wie, kim jest Tomasz Raczek, niech się raczy dowiedzieć, jest to bardzo utytułowany dziennikarz zajmujący, krytyk filmowy po prostu zajmujący się filmem, znający się na rzeczy. Niegdyś, onegdaj, a nawet można powiedzieć drzewiej prowadził program ze Zbigniewem Kałużyńskim, w którym opowiadali o filmach. Co było zwłaszcza wartościowe w czasach, kiedy tych filmów nie można było oglądać, raczej w telewizji czy tam w kinie, a oni były tylko na wideo, a oni o tych najważniejszych filmach dla tamtych i poprzednich minionych czasów opowiadali. To może spytamy go o opinię o twoją grę aktorską. Myślę, że możemy podjąć to ryzyko. Wiesz, nie chciałem już wchodzić w te koleżeńskie układy, ale czytałem niegdyś opinię pana Tomasza Raczka o filmie Smoleńsk. Który to film widziałem jako jeden z nielicznych, trzykrotny, nawet nie wiem czy nie cztero. A co ale wiecie co jest najlepsze? Tak bardzo byłem sfokusowany na to, żeby ten film zobaczyć. Pierwszy raz oglądałem ten film nagrany kamerą z kina. W sumie to był jedyny film w życiu, jaki obejrzałem nagrany kamerą z kina. Więc rozumiecie, jak wielkie było moje poświęcenie dla tej sprawy. Nie muszę nadmieniać, że to wybitne dzieło. Ja polecam zwłaszcza ostatnią finalną scenę, kiedy pasażerowie spotykają się z innymi postaciami z różnych epok historycznych. Brakuje tam krzyżaków. No tak, bo tam jest husaria chyba, nie? No tam jest kurwa, jest legioniści, jest żołnierze legionów, jest powstańcy styczniowi, tam jest taki miszmasz mi się wydaje. No. Coś piłsudczycy, kurde, no nie pamiętam. Piłsudczycy. No tak, w tych takich czapeczkach. Piłsudskich. Czapeczki piłsudskie. Tak. Nie, w każdym razie robiliśmy tą sesję. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję być ze mną. Znaczy będziecie mieli okazję, bo ja mam swoją kamerę, zawsze Mateusz już nie musi nagrywać, ja sobie wyjmę i nagram. Natomiast może kiedyś Mati też wpadnie na plan, jak będziemy robić live'a. Myślałem, że powiesz, że poprowadzę z tą poranek. Słuchaj, może być i tak, no. Chociaż nepotyzm to jest coś, czego staram się unikać, natomiast Mati, przecież wiesz, że jak się da, to cię wkręcę na robotę, no kurwa. A dobrze, że mam to nagrane. No właśnie, więc wiesz. Dobra, a powiedz też, bo nie wiem w końcu, czy to padło, czy nie, może mówiliśmy o tym wcześniej, że miałeś też propozycję z kanału sportowego. Ale no tak, ale to o tym nie chcę mówić, no bo to będzie przykro, jak się on nazywa. No ale przecież nie wypowiadasz się na ten temat. Nie, tak, no chodzi o to, że ja... Po prostu była propozycja. Znaczy, wiesz co, ja właśnie... Ja zakładam, że była propozycja, bo jeżeli ktoś stara się usilnie do mnie dostać przez wiele komunikatorów, no niestety nie udaje mi się z nim skomunikować, ale jednak stara się, to znaczy, że chciałby coś ode mnie. A w sytuacji, kiedy kanał sportowy szuka nowych twarzy, bo stare odeszły do kanału Zero, myślę, że chodziło o to. No chyba, że Borek chciał po prostu ze mną na piwo tyskie pójść, ale to też... To z chęcią pójdę kiedyś. W ogóle wydaje mi się, że Borek jest miły, no ale Borka znam tylko z telewizora. Borka znam tylko z telewizorka, a jednak Stano znałem też z telewizorka, z nim pogadałem i wybrałem tą opcję. No, w życiu trzeba czasami wybrać. Nawet nie oglądając kanału sportowego w jakimś szerokim wymiarze, ale tam wiadomo, że działem pokazywały mi się propozycje i tak dalej, no to wkład pracy Stanowskiego a Borka jest chyba, jest różnica w sensie zaangażowania w ten kanał, nie? I pomijając tam, że też czytałem, że te hajsy z dywidendy, które oni sobie wypłacali, takie duże, co tam Stanowski mówi, że nie do przejedzenia, to wiesz, te dywidendy z zysków spółki wynikały nie z wyświetlenia, ale też oczywiście ze sponsorów. Natomiast w takiej sytuacji, no to wiesz, no kurde, Krzysiek kręcił takie wyniki, że mógł sobie pozwolić na stawianie takich roszczeń, moim zdaniem. Stało się, jak się stało, no kurwa, umówmy się, dla nas jest to korzystna sytuacja. Stano się, jak się stano. Co się stano, to się stano i się nie odstanie, prawda? No, już. A my po prostu będziemy beneficjentami tej sytuacji i będziemy sobie spotykać się w kanale Zero. Już teraz was zapraszam na poranek ze mną. Orzeźwia bardziej niż kawa. Turbo ryje jarcyjapy, jesteście w miejscu, w którym być nie możecie, ale jednak jesteście w moim miejscu pracy. A to jest zakład pracy chronionej, dlatego mam takich właśnie wspaniałych kolegów pracy jak Maciek Dąbrowski, tutaj Krzysiek, wydawca, tam kolejny Krzysiek. Najważniejsze jest, że w pracy możemy dotykać się koniami. No właśnie, dlatego widzicie, wychodzę stąd o 9:30 jak nowonarodzony, kiedy zostanę koniem w łeb. Najważniejsze, żeby nie bić konia. Tak, i to właśnie tutaj jest poranek, z tamtej strony jest wieczorek, ale na szczęście jest złożony. A zaraz tam pójdziemy. Dobrze, tak? Nie Marcin Wieczorek, tak. Znany stand-uper. Moja inwestycja, o, nawet można zobaczyć, tanio nie było. Jarek Jakimowicz kosztował mnie 100 zł. Pół Warszawy za nim jeździłem, żeby go kupić. Piękny dzban.
Tak, no i zawsze mam tutaj swoje miejsce. Tu siedzi Monika. Ja zawsze tu siedzę, zobaczcie, jak są urwane te wszystkie te... Rozdzielska urwała pierwsza, a drugi, a potem z tej strony to się nie... No i potem... I potem tu jest tak, że potem się tutaj fajnie, to tu się stawiają to... Ale właśnie zauważymy, ale to nie jest na kółkach ten stół. No i to podnoszę jakoś. Staję tutaj, odpalają. Zwróćcie uwagę, że ten stół jest wysoki. Widzisz to? No. Obejrzyjcie sobie, jak Krzysiek prowadzi na przykład Dziennikarskie Zero. Jak on jest wysoko. Aha. A wiesz, czy na tym stoi? Pokażę. Na tym podejście? Nie. No, no, podstawki takie widzisz. O. Widzisz? Cwaniaczki. Ty, ale dobra, jak tutaj jesteśmy, to... O, to jest słynna kula Moniki. Właśnie chciałem pokazać, w sensie, żebyś słynna... pokazał z bliska ten wspaniały atrybut. Słynna kula Moniki Goździarskiej. To jest słynna kula Moniki Goździarskiej. A wiesz co, ja cały czas chcę wsadzić palec w tą kulę, wiesz? Ale naprawdę, Serkasz, ja mogę to... Ludzie, weźcie ją! A czekajcie, bo to wyłączyłaś księży z bab! Kobieto zepsuła! Stanowskiemu zepsułaś księżyc! No właśnie, tą kulę nie u palca wsadzała. No, tylko weź, bo zepsujesz i czy będziesz potem potrafił naprawić. No i to właśnie, tu się odbywa. Czyli dokładnie, co, tam mamy poranki, ale patrz, Mateusz, mamy to jest, ale to jest tak, tam mamy poranki, tu mam wieczory, tu jeszcze podłogę zmieniają i są czasami te piłkarskie rzeczy, ale... Dzisiaj jestem tutaj 31 raz, czyli dokładnie miesiąc, dzień w dzień, jakbym pracował, to właśnie dzisiaj bym minął. Dobra, co? To powiedz na przestrzeni tego czasu, jak się pracuje, czy dobrze, czy źle? Czy... Na początku czy byłem taki, na początku jak przychodziłem, wiesz, pierwszy raz, to nikogo tu nie znałem, byłem naprawdę lekko wycofany. Ale teraz czuję się tutaj jak u siebie w domu, powiem wam. Dzisiaj na przykład byłem 6:20 już tutaj. Kurwa, co ty już tutaj tak wcześniej? No jestem parę minut wcześniej, trzeba być, żeby się... przygotować. A jak ja nie czytam scenariusza, to sobie tu przeczytam. A ty lepiej... Bo i palę ja, że wszystko wiem. Okej, okay, a bardziej ci się podoba na porankach, czy lepiej te wieczory ci siedzą? Słuchaj, no to jest, wiesz, to są dwa inne światy. No jeśli ja wiesz, że mówię. Są to dwa inne światy i powiem ci, że tak jak po niedzielnym programie z Moniką Goździarską przychodzę we wtorek na poranek z Moniką Goździarską, to czasami można się pomylić. Ale nie zawsze. Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo no? Ty na wieczorkach masz ten taki swój zeszyt. I moje mam. Pytanie jest takie właśnie... Co mam w zeszycie? Po co ten zeszyt? Jakbym chciał coś zapisać. No, ja ale wiem, ja ci pokażę, ale... poczekaj. No właśnie, ja chciałem, żebyś go zabrał, ale zapomniałem cię napisać. Ja zeszyt mam zawsze ze sobą, no, ponieważ analogowo w nim notatki robię. Pokażę, właśnie, mam... co ty tam notujesz? Czekaj, tu mam kawałki. Ja sobie tam rysuję głupoty czasami. A, ja myślałem, jest... że prowadzisz jakiś... Nie, 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 zobacz. Poważne zapisy. Zobacz, tutaj mam z pierwszego wieczorka. To są telefony. To telefon z Moniką. No. Tak, trzy negatywne, wszystkie pozytywne, a tutaj słowa, których dowiedziałem, które poznałem w kanale Zero. Uła, czyli to taka księga twoja wiedzy trochę. Tak, dokładnie, to jest moja księga wiedzy. Tu jest taki gabinet Stanowskiego przenośny. Tutaj... Ale to prywatny jego? Nie, nie, to jest taki chyba ogólnodostępny, ale jak Krzysiek przyjeżdża, to tutaj urzęduje. Okej. Okay. Ale ja zawsze jak ja jestem, to jego nie ma, bo on tak wcześniej chyba nie przychodzi. Jaki gość najbardziej zapadł ci w pamięć? W sensie tutaj? Tutaj w poranku. No, czy był taki gość, który zrobił na tobie ogromne wrażenie? Nie, no wiesz co, to muszę ci powiedzieć historię z wczoraj. Epicki to był wiadomo, Tomek, jak to daleko, to był epicki gość. Był fantastyczny człowiek, ale jak byli tutaj taksówkarze, nie, wczoraj, co wjechałem na tych gości z domu, kto jest klasą i jeździ na taksówce nową, to potem przyszła taka pani z Fundacji La Strada i ta pani tutaj przychodzi, nie, ja siedzę tam, a ta pani tak przychodzi, tam. Tak, ja mówię, co pani robi? Ona mówi, ja się pana boję. Naprawdę? No. Czemu? O, co jest? Obraz Gracjana za 370 milionów jest wystawiony. Nie! Ktoś wystawił sobie za 370 milionów. 112 milionów. 112 tysięcy. Kurwa, ja szukam... mamy w studiu obraz... już chciałem powiedzieć Gracjana, nie. Rostockiego. Masz coś z malarstwa Rostockiego? O, tak. Ja mam z malarstwa Rostockiego. Mam taki pejzaż. Mój się nazywa Golas w górach. A mój się nazywa Srający na Rzemie. Dobra, Maciek, powiedz, jak ci się współpracuje z Jackiem. Czy który to? No, ten, a, Jacek, okej, okay, dobra. No generalnie jest okej, okay.
jak nikt nie widzi, to on mnie dotyka pod stołem, co nie jest zbyt komfortowe, szczególnie jeżeli nie użyję kremu do rąk, no to wtedy jest to takie, no szorstkie, ma ręce takie zadziory ma i te o moje po prostu pończochy się zaczepia. I dziury powstają. Tak, oczka mi idą takie. Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu Jacek puszcza ci oczko. Dokładnie, to są oka jak są na rosole, kto czytał Mikołajka, ten wie. Tutaj, gdzie jesteśmy, będzie make-upownia. Tano obiecał dziewczynom, że będą miały swoje stanowisko. No, tak jest oficjalne. Czeka na milion subów, to oficjalne stanowisko Stanowskiego, że będziecie miały, nie martwcie się. Tutaj zobaczcie, możecie zobaczyć prawdziwą reżyserkę zza szyby. O, a tutaj prawdziwy ustawiacz śniadań, dieta od brokuła. Zawsze jest tak, że dieta wjeżdża, a jak się kończy odcinek, to już tam nic nie ma na tym talerzu. I są kłótnie kto co chce. Dzisiaj wygrałem, bo dzisiaj pierwszy raz była kanapka z tuńczykiem. No ale jemu smakuje, widzisz? A tam stoi Trzaskowski, który nie chciał przyjść do nas na debatę, to sobie stoi. Tyle i tam jest przejście do studia. On tam czeka na debatę studia. Prezydencką, pamiętaj. Przejście do studia, ale poczekaj, tutaj, a tu jest jeszcze redakcja, chodź. Ale w ogóle najlepsze jest to, Mateusz, że ja przez 3 tygodnie miałem świadomości, że co pomyślenie. Ale jakoś nie czuję się zaskoczony. O, no to wspaniała redakcja. To są redaktorzy w redakcji, Krzysztof, wydawca, no, skupiony, ale nie on, on widać triumf na jego twarzy, bo zakończył misję z powodzeniem. Już jest dźwięk fajrantu. Jaki był poranek dzisiaj? Zajebisty był poranek, mały. Koleżnie, nagraliście, doszło do najbardziej absurdalnej sytuacji, jaką widziałem w życiu. Szedł jakiś chłop tym chodnikiem i w momencie, gdy przechodził obok okna, to okno się otworzyło i w niego walnęło. Widziałeś? Chłop się wywalił, ale... Zamachnę chłopa. Ale dobrze, że Borkoś był na miejscu. Czy już pojechał? Borkoś. Jeden Borkoś to zwariowany jest troszkę. Najbardziej absurdalna sytuacja. Ale Borkoś może zwariowany, ale Krzysiu asystent taki był, kurwa. Przyznanie powiedział. Krzysiu asystent był przerażająco dziwny. Dobra, tremę. A Borkoś mówi do mnie, że ten film co nagrywali, to chciał w środku robić. Ja mówię, to co, tą poduszkę to pierdolniemy w studiu. Ja myślałem, że on sobie jajca robi, że on to nagrywał na zewnątrz. No prawdopodobnie na zewnątrz był, to jest wariatem. No ale pozytywnie, pozytywnie. Kręcisz dokument na telewizję? Tak, to na TD Nowele. TD Nowele. TD Nowele, kurwa, odcinek Jacek w pracy. Właśnie, jak nazwiemy odcinek? Może wpadłem w kanał? To wymyślimy. Życzę wam wesołych świąt i tych wszystkich rzeczy, które lubicie. Widzimy się we wtorek. Widzisz? To moi koledzy z pracy, Mateusz, to jest niesamowite, ja mam kolegów z pracy. Ja w ogóle do pracy chodzę, rozumiesz? To jest najlepsze... Wiesz, jaka mnie spotkała w tym miesiącu? Czy te kamery? No? To są te słynne kamery sportowego. A to nie wiem. Ale nie wiesz, myślałem, że może kurde, być. Nie wiem, poczekaj. Może być. Tak, widzicie, czy... te kamery były w kanale sportowym jeszcze? Nie. A, czyli to już jest wymienione. Nieskażone kanały sportowe są nowe, świeże. A tu w ogóle był salon BMW, nie? Tak. Znaczy taki trochę warsztat. Taki warsztat, to był kanał podobno. No, z kanału zero, no kanał zero. Wszystko jest... się zgadza. Tutaj w tym miejscu był taki ten, jak się nazywa? No kanał. Kanał, tak, no, dokładnie. No widzisz, czuć ducha BMW tutaj, czuć. No i widzisz, i wszystko tu możesz sobie przestawić, zaaranżować. A przez ten głośnik, kto tutaj stoi, słychać głos naszych widzów, kiedy do nas dzwonią, powiedzieć dobre słowo albo złe, ale bardziej dzwonią powiedzieć dobre. To jest koniec tego odcinka, moi mili, ponieważ każdy odcinek musi mieć swój koniec. Ten też ma swój koniec, ale koniec odcinka jest tylko po to, żeby zaczął się następny, na który już teraz was zapraszam, a ja muszę być w pracy. A co będzie w następnym? W następnym odcinku? Nie wiem, a Mateusz, co proponujesz? No, wydaje mi się, że może zrobimy odcinek z Katowic. O, Katowice, może połączymy to z Fejmem, czy nie? Nie. Nie, bo jest na Mateusz nie chce wam puszczać Fejmu. Mateusz blokuje przed wami materiał z Fejmu. Jest zbyt pikantny. Jak chcecie zobaczyć Fejm, to Mateusz ma materiały z Fejmu i nie chce wam pokazać, bo są zbyt ostre. Bye. Zobacz, znowu moi koledzy z pracy idą. A wiesz, po czym się poznaje kolega z pracy? Zobacz. Też taką mam, też mam. Pyk, widzisz? My ludzie z korporacji mamy swoje karty. Czyli teraz można cię śmiało nazwać korposzczurę trochę? Tak. Jestem prawdziwym korpoludkiem. W momencie, kiedy dostałem tą kartę, sam sobie biłem brawo. 47 lat udało mi się wystrzegać takich rzeczy, a jednak... Dobra, to pokaż, że działa. Proszę bardzo. Pokaż. Uwiecznijmy to. Proszę. Że faktycznie to jest karta dająca ci dostęp do kanału Proszę zero. Bardzo. Dziękuję, kurde.
Co, Mateusz, widziałeś portret prezesa na ścianie? Nie. Kaczyńskiego nie widziałeś? Tam wisiał. No przecież to wszystko za pieniądze z PiSu. To nie widziałem. No nie, no ma. Schowany jest. Jak ktoś przychodzi? Nie no, żartuję, no. Ale pewno chciałeś mnie zapytać o pieniądze z PiSu, tak, jakie tam są. Tak, chciałem cię zapytać, bo to pytanie się pojawia wielokrotnie. Cudownie. Więc może rozwiniemy moi ten mili, wątek. Moi mili widzowie, którzy pytają tak o to, powiem wam, na początku wam powiem, oglądam Jana Pińskiego i Tomka Szwajgierta dłużej niż wy, więc wiem o tym dłużej niż wy. To od tego bym zaczął i tak bym powiedział, słuchajcie, jeżeli Krzysztof Stanowski and company z kanału sportowego, faktycznie oni mieli reklamy ze spółek Skarbu Państwa, tam z Orlenu mieli, bo przecież Orlen był sponsorem reprezentacji czy coś, jakieś takie rzeczy, to wszystko było, dotyczyło kanału Zero, kanału sportowego. Natomiast zupełnie nie znajduję tych wpływów w kanale Zero, to znaczy widziałem listę sponsorów, zanim nawet zacząłem tutaj współpracę i nie ma tam żadnej spółki Skarbu Państwa, są same prywatne firmy i przedsiębiorstwa oraz korporacje zagraniczne. Zresztą jedna z tych firm nawet mi współpracę zaproponowała ostatnio. Podchodzę do tego z dystansem i faktycznie jeżeli by coś było na rzeczy, no to byłyby te spółki Skarbu Państwa w kanale sportowym. Natomiast nie do końca jestem w stanie przyjąć tą argumentację, czemu to miałoby służyć, bo Jan Piński i Tomek Szwajgier najbardziej mówią o tym, że Stanowski z Mazurkiem dali koszulkę Bundesligi Tuskowi jako jego ulubionej drużyny i że to był taki, wiesz, poniżający gest. Ja myślę, że to bardziej był trolling. Natomiast jeżeli chodzi o kanał Zero, jak powiedziałem, 31 dni w sumie już spędziłem ciągiem, w sensie 31 razy, ani razu, ani pół razu, nawet ćwierć razu, nikt mi nie zasugerował, że o czymś mam nie mówić albo o czymś mówić. Najbardziej to wychodzi przy przeglądzie prasy, bo Dawid, którego widzieliście, Dawid Chodź, ten taki z wąsikiem, co dzisiaj prowadził przegląd prasy, on na przykład specjalnie jeszcze mi podprowadza tematy, nie, mówi, o Jacek, coś dla ciebie i tam bek, Kaczyński. Ja sobie normalnie, jeżeli sobie obejrzycie poranki zwłaszcza, to ja sobie normalnie jadę, kiedy się da, jak się da i bez trzymanki i nikt mi z tego powodu żadnych zarzutów nie robi, więc może być tak faktycznie, że oni dogadali się, że będą, wiesz, taką softowo to pompowali do młodzieży, ale niezbyt, bardziej bym Konfederację już maczał, jeżeli miałbym się tak zastanowić, chociaż też nie do końca chyba. Natomiast może być tak, bo też pamiętajcie o tym, że ja pojechałem na spotkanie z Krzyśkiem Stanowskim prosto spod TVP, więc jak mi zaproponował tą fuchę, to nie znał moich jakby wyartykułowanych sympatii i antypatii politycznych i pokazałem mu od razu nagranie z telefonu, nie? Że co tam było pod tym pod tą TVP i się śmiał z tego, więc potem faktycznie jak umówiliśmy się na kolejne spotkanie, bo ja pojechałem do Meksyku, on pojechał do Miami robić materiał o Caroline Derpiański, to myślałem tak sobie właśnie, że wiesz, jak to się w tym czasie, bo to przed świętami wyszedł odcinek z TVP Info i potem z TDF Info oczywiście i potem, no to sobie tam gdzieś żyło, aż wróciłem z Meksyku i w sumie w trzecim chyba tygodniu stycznia, czy czwartym nawet, widziałem się drugi raz z Krzyśkiem, gdzie już jakby potwierdziliśmy do końca naszą współpracę, więc miałem taki moment, że myślę, kurde, może faktycznie tak jest, bo znałem te przecież publikacje Jana Pińskiego i Szwajgierta. Zamyślałem, że może faktycznie, wiesz, coś jest na rzeczy i oni to zobaczyli i już nie będą mi ci zaproponować. Albo, że chcieli cię właśnie kupić, wziąć i jakby... I uciszyć. Tak, i uciszyć, dokładnie. No ale nie, no to więc, a to w ogóle wszystko się odbywało tutaj, bo tu jest, weszło. Zupełnie ani razu nie było o tym gadki. Przysięgam wam cienia sugestii jakiejkolwiek w żadną ze stron. Więc zakładam, że sprawa, jeżeli dotyczyła, to dotyczyła kanału sportowego i naprawdę niezbyt wiem, na co miałoby się to przekładać. No ale może kiedyś się tego dowiemy. No. Nie przekreślam talentów dziennikarskich i youtuberskich Jana Pińskiego. W każdym razie, mówiąc prosto, jebie se PiS cały czas i nikt mi z tego problemów nie robi. Znaczy wiesz co, bo mi się też wydaje, że to jakby to, że ludzie się tam dopatrują i doszukują się tego PiSu w kanale Zero, to mi się wydaje, że to nie do końca jest jakby wynik tego Jana Pińskiego, ale jakby ruchów i poczynań samego Stanowskiego. No bo zobacz, jak on odpalił kanał, no to pierwszy wywiad prezydent, nie? A no tak, ale to... Oni mieli tam powiązania, później tam wiesz, Pereira. Nie, no wiesz, no ale Mazurek, to Mazurek. To Mazurek ma powiązania, no to... Nie, no tak, 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 no ale jednak jest to firmowane kanałem Zero. Wiesz... Nie, no tutaj... tak, tak, no wiesz, no tak, no ale kurde... Ale jak się obejrzy rozmowę... Jak się obejrzy rozmowę z Pereirą czy z Czarnkiem, no to trudno zarzucić Stanowskiemu, że tam wiesz, że jednemu albo drugiemu robi dobrze, w cudzysłowie, wiesz o co chodzi? Nie, no tak, znaczy no, wiadomo, no, wiesz, no, wiadomo, wiadomo było, że te odcinki czy wywiady
to będą no chodliwe, że tak powiem, nie? W sensie, że to było dokładnie dobre zagranie marketingowe, nie? Ty, no, ale przecież, ale nawet przy Stanowski, nawet Stanowski na początku tego wywiadu z prezydentem, on mówi coś takiego, że mieli propozycję, znaczy mieli możliwość zrobienia tego wywiadu i on się zastanawiał, czy to robić, bo właśnie, czy nie będzie mu to zarzucone. I potem sobie myślał, chłopie, na czym się zastanawiasz? Masz okazję zrobić wywiad z prezydentem, na pierwszy wywiad w swoim kanale, to na czym się zastanawiasz? No to jest jednak prezydent Polski. No to prawda. Już to jest raz, dwa, no też umówmy się, no jeżeli ktoś z was chce mi powiedzieć, że prezydent w jakiś sposób ocieplił swój wizerunek, czy wyszedł na błyskotliwego po tym wywiadzie, no to darujmy sobie. No nie. No nie wyszedł, no. Wiesz, podobałem właśnie Pereira, no Pereira miał szansę wypowiedzenia się i no i te jego wypowiedzi nie były jakby super szczęśliwe na niego. Zresztą widziałem potem w telewizji naprawdę pisowskiej w Polsce.pl był Pereira i mówił o tym właśnie i nie był zbytnio zadowolony z tego. I też pytali go, czemu on to w ogóle poszedł na wywiad. Wiesz, w takiej ultrapisowskiej już opcji. Pytali go, żebym poszedł. Więc... A z drugiej strony też jest taka akcja, że wiesz, była debata na kandydatu na prezydenta Warszawy i Trzaskowski się zrezygnował. A w debacie w TVP Info, z tego co wiem, był. No był, tak. No i teraz widzisz, jest taka akcja i ja ci powiem, tutaj jest dla mnie to kłopotliwe, bo jak zobaczyłem to, że go nie mam, mówię, kurde, no to cienka akcja. Znaczy był w formie papierowej. No tak, no był w formie papierowej, ale wiesz, obejrzałem sobie właśnie i to nie wiem właśnie, czy nie Jan Piński też był o tym, że on ma taką przewagę procentową, Trzaskowski, że jego obecność na takiej debacie w Kanale Zero wśród tych innych kandydatów, którzy mają mniej, to mogłaby tylko dać tamtym kontrkandydatom coś. No tak, jakby on na tym nie zyska. Ale może stracić. I ten argument bym przemówił. No ale jak zacząłem, że on był w TVP Info, no to jednak no nie do końca to uważam. No ale z drugiej strony, wiesz, jakby się nie pojawił po raz drugi, to też by to źle wyglądało. No tak, no tak. No ale więc... uważam, że lepiej jakby się pojawił tu niż w TVP Info, chociaż to już wiesz, to jest moja ocena. Też umówmy się, trochę już traktuję ten Kanał Zero. No już trochę tak serduszka, wiesz, o co chodzi. No. Jestem w jakiś sposób związany z tą redakcją. Dobrze się czuję. Czuję się zaopiekowany tutaj przez ekipę techniczną zwłaszcza, bo fajna to jest ekipa i jest bardzo fajna atmosfera, miła i naprawdę niestresująca jest to. Zdążyliśmy w jakiś sposób dotrzeć i mniej więcej wiemy, czego po kim można się spodziewać. Tak jak gadaliśmy... No po Monice Goździalskiej to niczego. Znaczy no, w sensie, że nigdy. Po Monice Goździalskiej nie wiadomo, czego się można spodziewać. Dokładnie. To jest, wiesz, loteria, no to prawda. Jak rosyjska ruleta. Ale widzisz, no szkoda, że dzisiaj nie było Moniki, bo zobaczmy. Ale właśnie, jak oceniasz to na przestrzeni czasu, ten jej początek, a teraz? To nie, no wiadomo, generalnie, jaki wiesz, był początek. Generalnie to wiesz, też tak, ja kumam... Kumam ludzi, którzy na przykład irytuje Monika. Nie znający jej i znając ją tylko może z wizji, ja też nie oglądam programów, tylko ja w nich jestem. Kumam, że tam wiesz, niektórzy przyznają, o nie mogę jej oglądać, co ona jest do głupoty gada. No czasami gada głupoty, ale to właśnie cały jej urok. Ale wierzcie mi na słowo, że jest ona bardzo miłą, serdeczną osobą i złego słowa o niej nie powiem, naprawdę. Bardzo ją lubię i tak to wygląda. No, ma swoją energię, która jest specyficzna i ma swój sposób bycia, który jest specyficzny, ale ona taka jest po prostu i już. Wiesz, ja mam 3 poranki w tygodniu, każdy mam w innym klimacie. Dobra, to powiedz jeszcze tak na koniec. Jak długo będziemy mogli Cię oglądać w Kanale Zero? Czy to jest jakiś kontrakt na czas? Czy to jest umowa, na jest umowa jest bezterminowa. Na razie, wiesz, na razie, bo to jest taka też grafik powstaje tak, że Kamil Gapek mnie, wiesz, pyta na koniec tygodnia, jak mają dostępność w przyszłym tygodniu, więc na razie podaję swoją dostępność 100% i mam te 3 poranki, ale jak trzeba by było, to mogę sobie tam, wiesz, mieć wolny. Powiem wam szczerze, że przyzwyczaiłem się do tego wstawania, nie? Tak jak na początku było to dla mnie wyzwanie, w sensie, no wiesz, to teraz już w ogóle to nie jest problematyczne. Co więcej, nawet dzisiaj wstałem o 5, a dzisiaj byłem 6.20 tutaj, no i wcześniej, i jest super. Słuchajcie, w każdym razie polecam poranki ze mną w Kanale Zero. Jak będą potwierdzone dane, że jest to kanał pisowski, to będę już oficjalnie cały czas dysował Jarosława i jego akolitów. A na razie robię to tylko wybiórczo. Cześć Mateusz. Cześć Jacek. Cześć widzowie. Cześć widzowie. Życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to jest samograj!